Siemanko, tutaj Tropco i to jest pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale, a mianowicie Minecraft z modami. Gram na wersji 1.7.10, pobrałem sobie jakąś randomową paczkę modów z internetu. Bodajże to jest polska paczka, jak tak patrzyłem po tytule, ale nie kojarzę dokładnie o co chodzi z tym. No to cóż, zaczynajmy. Gdzieś tu miałem powinienem mieć przynajmniej swoją skrzynkę z początkowymi itemkami, tylko że jak zwykle pewnie się gdzieś na drzewie zrespiła, więc jej nie znajdę w taki prosty sposób. Dobra, rozpoczniemy sobie tradycyjnie od ścięcia drzewa. Właśnie tutaj drzewo ma taki fajny, zbliżony kształt do tego, co jest w prawdziwym życiu. Wygląda to bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak się ten mod nazywa, ale to już na pewno jest coś ciekawego niż takie zwykłe klocki kwadratowe. Burza tam strasznie. Zrobimy sobie kilofek i pójdziemy sobie wykopać może jakieś początkowe itemki, oczywiście kamienne. Jakiś ul tu widzę. Co tam jeszcze jest? Czy tutaj... O, jest zoom, tak, dobrze pamiętam, że Optifine ma zooma. O, tu mamy jaskinię. Kanion. Bardzo duży. Właściwie olbrzymi. Options. Jedno mnie ciekawi w sumie. Ja kiedyś dużo grałem... nie ma Galacticrafta. No to trudno. Co tu jeszcze jest? Widziałem, że są jakieś pociągi. Tak, są pociągi, fajnie. No, to jest super modyfikacja. To jest właśnie to, że potem będziemy mogli sobie robić pociągi i będziemy mogli jakieś połączenia robić. Całkiem spoko. Jeszcze chciałem jedno zobaczyć. Mianowicie małpa. Co się dzieje? A, mamy tutaj karpentery. No naprawdę będę musiał jakoś nauczyć się znowu grać na modach. Bardzo długi czas nie grałem też na modach w Minecrafcie. Ostatni raz to był już parę lat temu, więc jest sporo rzeczy do nadrobienia. Oczywiście to jest jakaś stara wersja Minecrafta, bo 1.7.10 no to wiadomo już jest jakaś 1.16 coś, ten deseń. A tutaj jest wersja sprzed paru lat. No ale cóż, na tą 1.16.4, jak patrzyłem, nie ma takich modyfikacji, które by mnie interesowały. Dobrze, więc możemy postawić stół do craftingu. Możemy sobie teraz zrobić jakiś kilofek. Hop. I dobrze. Jaki ja mam poziom trudności? Normalny. Ja bym sobie w sumie jeszcze zrobił mieczyk. I po prostu wykorzystał to, że są tutaj te świnki. I sobie je pozabijał. Dla mięska. No, jak zwykle problem. Oczywiście skoki FPS-ów muszą być. Uroki grania na laptopie. Ale i tak mam wrażenie, że to fajniej komputer działa niż na tej wersji najnowszej, co mam Skyblocka sobie. Ale może mi się tak po prostu wydaje, bądź... O, właśnie, znalazłem. Bądź to jest kwestia tego, że po prostu mam Optifine'a tutaj, a na Skyblocku... Co to jest? Co to jest? Nie rozumiem. Ja w ogóle zniszczę tą skrzynkę. To jest jakaś chyba... To kiedyś się nazywało, że to jest dla moderów, czyli administratorów serwera. To widzę, że to takie mniej więcej jakieś komendy tam były. Nie wiem, nie chcę tego itemka widzieć nawet. Tutaj gramy sobie na czysto. Bez żadnych pomocy, bez niczego. Po prostu zwykły survival. Z kapką przygody, modyfikacji trochę, tak dla urozmaicenia. Myślę, że to będzie fajny sposób na spędzenie czasu, na powrót do Minecrafta na nowo. Aha, jeszcze miałem sobie zobaczyć. Prawdopodobnie jest mechanizm. Jest taka modyfikacja dosyć fajna. Można sobie reaktor zrobić, można sobie taki bardzo fajny kilof zrobić. Ale czy jest Buildcraft? Uj. Jest Buildcraft, super. Buildcraft to jest taka modyfikacja, dzięki której możemy sobie zbudować taką koparkę, tak jakby... Znaczy to ma wiele oczywiście zastosowań, ta modyfikacja, ale możemy na przykład zrobić koparkę, która nam będzie wykopywać itemki, co myślę, że jak tylko uzbieram wystarczającą ilość diamencików i innych takich surowców cennych, od razu sobie taką kopareczkę zrobię. Spora oszczędność czasu i w ogóle. Dobrze, teraz by pasowało mi tu... Może do tej wody zeskoczyć, tutaj... Tam jest... Tak. Olej napędowy z tego się... Oj. Oj, dokładnie, zeskoczyłem. Fajnie, to od razu sobie wykopię do tego diesla. W sumie nie wiem, jak się to nazywa fachowo. W każdym razie z tego się po prostu wytapia ropę. Przecież ja mam... Właśnie. Ja się męczę drewnianym kilofem. A mam sobie tutaj kamienny. Żelaza będę bardzo dużo potrzebował w tej serii. Naprawdę to będą olbrzymie ilości tego, co ja muszę wydobyć. Tak samo jak tego diesla, gdyż te lokomotywy posłużą nam do wielu fajnych celów, ale to oczywiście wszystko w swoim czasie. Dodam też tą modyfikację właśnie Galacticraft, to są loty w kosmos. Bardzo fajna modyfikacja, nie wiem czemu jej tu nie ma, brakuje w tej paczce, ale sobie ją po prostu dostosuję do swoich potrzeb. Także no. Z koper. Ja sobie wykopię. Oczywiście ten pierwszy odcinek to będzie taki w sumie trochę nudnawy, no bo to chodzenie po tej jaskini, kopanie tych itemków. No nie jest to ciekawe, może niektórzy to lubią. Ja nigdy tego nie lubiłem robić, ale to jest po prostu konieczność na początku każdej serii. W kolejnym odcinku myślę, że sobie znajdziemy jakieś miejsce, żeby się osiedlić, budować jakąś małą bazę, czy też domek. W międzyczasie poza odcinkiem po prostu postaram się pozbierać surowców, jakiegoś drzewa, jakiegoś kamienia, coś po prostu, żeby to już mniej więcej mieć na start następnego odcinka. Dobrze? Dnia. Skrzyneczki czy tu... Oj, tutaj nie ma tego właśnie, żeby mi świeciła w ręce. Węgla też nigdy za wiele, też z węgla. Węgiel będzie naszym paliwem do zasilania potem lokomotyw. To zobaczycie w kolejnych odcinkach. No, na pewno te lokomotywy się pojawią, muszą się pojawić, ale oczywiście to nie będzie na początku. No bo po prostu potrzebuję sporo materiału, żeby sobie to wszystko wykonywać. Też te lokomotywy muszą stać w jakimś rozsądnym miejscu. Zastanawiam się, czy jest brama. Jak jest brama? Tak, jest. Carpenter Garage. To, z tego co pamiętam, oglądałem to z tej paczki modyfikacji kiedyś, bo to nagrywał też youtuber. Jeden, którego ja lubię, taki techniczny, bardzo youtuber. Ciągi i w ogóle rozbudowę miasta, strategię. I właśnie stworzył serię z tego fajnego, z tej fajnej paczki modów. Ale to było też już dosyć dawno temu. Niestety tą serię też tak urwali bez sensu. Liczyłem, że to potrwa dłużej. Fajnie się to wyglądało, naprawdę. Dobrze. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, co pamięta początki Minecrafta, pierwszą kwadratową masakrę. W ogóle ten początek praktycznie YouTube'a polskiego. Oj, to były fajne czasy. Co tu dużo gadać. To jest koper, ale jakiś inny forest. Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam kompletnie. Limestone. Nie chce mi się po prostu wykopywać tego. Oła, 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 oła. Gdzie on jest? Ciekawe. Oj, oj, oj. Dwa zombiaki. A ja mam tylko drewniany mieczyk. I w sumie... może bym się gdzieś skitrał. Chociaż dobra, te zombiaki są już w miarę daleko. Skitrałbym się, bo nie chcę się natknąć na jakiegoś szkieleta. Ze szkieletami to... no nie mam za bardzo czym ich pokonać. W czasie sobie upiekę mięsko. Pokopię może tutaj gdzieś w dół. Taką małą bazę sobie zrobię, tak w razie czego zginął czy coś. Czego oczywiście bym bardzo nie chciał. To sobie będę miał możliwość powrotu. Znaczy może na minimapie, ale to dopiero poza odcinkiem, żeby was nie kłótał ten waypoint w oczy. Dobrze, co ja bym potrzebował? Mięsko. Tutaj mamy 6, tutaj mamy 2, 8. Jeden węgielek, ale wezmę cały. I może bym sobie jeszcze zrobił kill off, ale to dobra, nie będę robił kolejnego piecyka. Po prostu się przepali jedzonko i zrobię kill offek. Żelazny, znaczy muszę przetopić żelazo. Całkiem przyjemnie. Dużo właśnie tego diesla tutaj jest. Petrolum to się nazywa. Ja na to zawsze mówiłem potocznie diesel, bo no to tylko do jednego służy. Ale jednakże to jest bardzo, bardzo szybko schodzi surowiec, więc jego nigdy za wiele. Ja bym powiedział, że on jest nawet cenniejszy od diamentów, przynajmniej dla mnie, dlatego go sobie w takiej ilości wykopuję. Poza odcinkiem też trochę pokopię jeszcze, żeby mieć tych itemków już no, jakąś pokaźną ilość. W tym odcinku to myślę, żeby tak zrobić podstawowe narzędzia z żelaza, czyli oczywiście kill off, łopatkę, siekierę i mieczyk. Oj. Bardzo bym nie chciał... To się nie opłaca. Nie ma tricapitator tutaj. Teraz się połapałem dopiero. Chyba nie ma. Tak mi się wydaje. To też jest bardzo fajna modyfikacja. Pozwala szybko ścinać drzewka. Na pewno trzeba będzie ją sobie też wgrać. Zajmę się tym poza odcinkiem. W tej chwili to ja po prostu się skupię na tym, żeby wykopać te surowce. I myślę, że te odcinki będą tak około 20-minutowe. Chyba nie ma co dłuższych. Ewentualnie jak będzie po prostu coś więcej do robienia, czy w ten deseń coś, to te odcinki będą oczywiście dłuższe. Ale póki co 20-minutowe wystarczą. Jednak początki są faktycznie nudne, no po prostu zbieramy surowce, kopiemy, tyle. Nie ma jakichś technicznych rzeczy, czy też jakichś bardzo przygotowych. Po prostu kopanie, kopanie i jeszcze raz kopanie. A ja bym chciał jeszcze sobie w sumie zrobić może żelazne itemki jakieś. sobie może jakąś zbroję chciał zrobić, żeby nie zdechnąć. Na hita. Daj jedno żelazo. Zrobimy jeszcze kilo, zrobimy mieczyk. I po prostu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie jakoś tam do gustu, że to będzie oglądalne, że to... Czemu ja sobie ciągle wciskam escape? Że to nie będzie też nudne. Dlatego właśnie nie chcę was zanudzać i siedzieć cały czas w tej jaskini. Szybko skończę ten odcinek po prostu. On nie będzie trwał pełnych 20 minut. To by było za nudne. A jednak chcę coś więcej pokazać na odcinkach niż tylko siedzenie w jaskiniach i kopanie surowców. Więc cóż, ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście w tym odcinku ze mną. Na razie, trzymajcie się i papatki.